Myślę sobie, że tak jak każda ryba psuje się od głowy, tak każda firma trochę psuje się od szefa. Może powiem tak, wydaje mi się, że tak jak pan wspomniał, szef to jest podstawa organizacji w ogóle. I organizacja to są ludzie. I podobno większość ludzi zapytanych, co by zrobili, gdyby wygrali fortunę w lotto, mówi, że po pierwsze wykupiliby swoją firmę, a po drugie zwolniliby swojego szefa. I to prawda, że bycie przełożonym jest bardzo wymagające i z tego powodu na przykład przygotowania do objęcia funkcji przełożonego w firmie Boston Consulting Group jest bardzo trudne, to znaczy trwa kilka lat. Konsultanci oprócz tego, że przechodzą wiele szczebli kariery, zanim dojdą do stanowiska przełożonego, tak zwanego u nas project lidera, czyli osoby, która zarządza zespołem. Tak jak wspomniałam, przygotowują się do tego wiele lat, czyli muszą nabrać takich kompetencji jak zarządzanie ludźmi, organizacja pracy, delegowanie zadań. Czy dobry szef się wścieka na swoich podwładnych? Czasem tak. Bo musi, czy bo powinien? Myślę, że jeśli to jest uzasadnione zdenerwowanie, to każdy z pracowników chyba jeśli zorientuje się, że to jest coś, co jest poparte jakby konkretnymi argumentami, to jest w stanie się z tym pogodzić, nawet jeśli szef jest zdenerwowany. Pani Karolino, pytam Karolinę Radziszewską z Randstad. Pani ma do czynienia z kandydatami, którzy aplikują na różne, najróżniejsze stanowiska. Czy rzeczywiście jest tak, że dla nich dobra firma trochę równa się dobry szef? Wie pan co, mówi się, że odchodzi się od szefa. Właśnie wielokrotnie czytałem badania z bardzo różnych źródeł i z nich faktycznie wynikało, że jednym z najczęstszych powodów zmiany pracy to wcale nie są względy finansowe. To jest, szanowni państwo, osobowość szefa. Tak, i wiele w tym prawdy. Nie zawsze kandydaci chcą o tym otwarcie mówić. Poszukując nowego miejsca zatrudnienia, nie zawsze wiedzą, jaka atmosfera, jaki szef tam jest, bo nie mają dostępu do tych informacji. Natomiast swoje miejsce pracy znają doskonale. Może nawet nie sama osobowość szefa, bo osobowość jaka jest, taka jest. Są różni ludzie, są różne osobowości, ale pewne dopasowanie do zespołu, pewna otwartość, nienadużywanie władzy. To wszystko powoduje, że ludzie są lojalni w stosunku do swojego miejsca pracy i nie poszukują innego. W momencie, kiedy czują, że ze strony szefa, który ma nad nimi jakiś rodzaj władzy, może decydować o ich życiu, następują nadużycia, które powodują, że to środowisko staje się toksyczne, natychmiast szukają sobie innego miejsca. Czasami pod wpływem emocji, czasami to się kumuluje i po prostu to już jest decyzja na chłodno, że nie będę przychodził do pracy, w której boli mnie brzuch od rana. Panie Łukaszu, pan jest szefem, więc wystąpi pan w roli adwokata diabła. Jaki to jest dobry szef według pana? W moim przypadku bycie szefem to nie jedyna odpowiedzialność, bo jeszcze jestem założycielem firmy, pomysłodawcą i właścicielem. Czyli biorę na siebie wszystkie ryzyka. No ale jest to mój wybór własny. Mm-hmm. Przez wiele lat miałem szefów i stwierdziłem pewnego dnia, że już, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to już nigdy więcej w życiu szefa nie będę miał szefa. Nie będę miał szefa. No, to jest żywy dowód na to, jak ważny jest szef. A jak myślę, że możemy pokusić się o zebranie kilku punktów, o podsumowanie w kilku punktach tego, jaki jest dobry szef. Dobry szef musi być w pierwszej kolejności, patrzę na państwa, wyrozumiały. Koniecznie. Musi być uczciwy w stosunku do siebie i w stosunku do innych ludzi. Myślę, że też pracownikom pomaga, jeśli szef jest charyzmatyczny. Taki człowiek jest w stanie za sobą pociągnąć tłumy. No, może tłumy to przesadzam. Nasza organizacja ma w tej chwili około 100 osób, 100 konsultantów. Rozwija się w taki, bym powiedziała, dramatycznie pozytywny sposób, ale właśnie ważne jest to, żeby szef, który przewodzi takiej firmie, miał charyzmę. Chcę pani powiedzieć, że szef powinien mieć coś, co ja bym nazwał legitymacją społeczną. To znaczy szef powinien, ja bym się dobrze czuł w towarzystwie szefa, który przeszedł wszystkie szczeble kariery, bo wiedziałbym, że kieruje mną osoba, która ma to doświadczenie, nazwijmy je frontowym.
Czy to jest ważne, żeby szef był takim produktem firmy w pewnym sensie, żeby wszędzie był, wszystko widział? Myślę, że zależy pewnie w jakiej organizacji, ale w przypadku na chociażby Boston Consulting Group bardzo ważne jest to, żeby człowiek otarł się o te wszystkie szczeble kariery, bo wtedy jakby on będąc już szefem wchodzi jednak w buty tego konsultanta i widzi, jak ten człowiek, jaką ciężką drogę musi przejść, żeby stać się tym szefem. Chyba, jeżeli bym się pokusiła o takie jedno uogólnienie, to jest szef elastyczny, który wie, co w którym momencie powinien zrobić, jaki styl powinien zastosować i różne style ma dostępne i potrafi nimi żonglować w zależności od sytuacji.